Powiem wam, że ciekawe kwiatki wychodzą, jak idzie się po sznurku do kłębka. Zacząłem sprawdzać w sprawie Trumpa jeszcze kilka kwestii i doszłem do naprawdę ciekawych takie nagrania, gdzie widać, jak ludzie z tłumu, tutaj po lewej stronie, to macie, nie będę odpalał, bo bym miał naruszenie od YouTube, ale dość długo, zanim padły pierwsze strzały, nagrywali tego gościa tam już na dachu. Po prostu normalnie go nagrywali, jak on tam się czołga. Zaraz postaram wam się urywek z tego pokazać. Patrzcie, wszyscy patrzą się w tamtą stronę, widzą już go na dachu, tak? Już mija 23 sekundy, odkąd go zobaczyli i krzyczą, że on the roof, nie? Że jest tam na dachu wiele osób z tłumu, a Trump jak gdyby nigdy nic, przemawia dalej, ignorując to totalnie. Cała ochrona ignoruje to totalnie. Wiecie, to nie jest tak według mnie, że tutaj Trump jest bohatersko wyszedł, ledwo uszedł z życiem. To wszystko jest iluzja NWO. Iluzjoniści NWO wiedzą, co robią. I zobaczcie, ten gość tam na dachu. Zaraz zbliżenie jakieś postaram się zrobić. Patrzcie, jak tam się czołga. Zobacz, wstaje normalnie. Czołga się, ludzie go nagrywają, tak? I to jest jakby z różnych kadrów, ale w tym samym czasie, czyli czas, kiedy on tu przemawia, zgadza się z czasem tego, jak on tam się czołga. I wiecie, to dość długo trwa, co już jest dość, no, wymowne. I teraz dalej tutaj Trump nagle daje taki sygnał, mi się wydaje, że to jest sygnał, bo on w tym momencie wyciąga rękę i dość długo ją trzyma i mówi coś takiego, że on the red arrow on the bottom, i kilka razy to powtarza i wskazuje palcem w tamto miejsce i cały czas trzyma rękę w górze z obróconą głową właśnie w taki sposób, żeby się zgadzała z trajektorią lotu rzekomej kuli, tak? Która niby tam leciała. Oczywiście, ja wiem, że kule poleciały w tłum, bo takie było założenie. A to, że ktoś tam po trupach do celu, jak to się mówi, dla nich się nie liczy, że ktoś z tłumu tam padł. Oni realizują swój cel, a jaki to jest cel, do tego dojdziemy. No i on tak dość długo trzyma tą rękę, pokazuje cały czas, że on the bottom, arrow on the bottom, strzałka na dole, i powtarza to kilka razy. I cały czas, widzicie, czeka. No i w końcu mówi coś takiego, że look at this, nie? Trzy razy powtarza, look at this on the bottom, arrow on the bottom, i w końcu pada ten strzał. Wygląda to tak, jak obejrzycie sobie, jakby dosłownie dawał właśnie znak kilka razy tą ręką, jeszcze mówiąc przy tym arrow on the bottom, nie? Żeby rozpocząć to. No dobra, to tyle, ale są jeszcze ciekawsze rzeczy tutaj w tej sprawie. Ten gościu, który to był rzekomym zamachowcem, nazywał się Thomas Matthew Crooks. I on grał w reklamie BlackRock. Wiecie, firma BlackRock to jest największa korporacja na świecie, która zarządza praktycznie całym światem. I tak się składa, że całkiem przypadkowo Thomas Matthew Crooks wystąpił w reklamie BlackRock z 2022 roku. I tutaj macie artykuł z dużego portalu. Thomas Matthew Crooks, 20-letni napastnik, który otworzył ogień nad sobotnim wiecu byłego prezydenta Donalda Trumpa, pojawił się kiedyś w reklamie firmy inwestycyjnej BlackRock, poinformowała sama firma w poniedziałek. Reklama, która została wyprodukowana w 2022 roku, została nakręcona w Bethel Park High School, gdzie Crooks był wówczas uczniem. BlackRock nakręcił spot części skierowanej do nauczycieli zarządzających swoimi aktywami emerytalnymi.
ble, ble, ble. No dobra, czyli to już wiemy i lecimy dalej. To jest tutaj właśnie zdjęcie z fragmentu tej reklamy. Tutaj macie tego Matthew Croxa. Ta reklama już została usunięta oczywiście przez samą firmę, wszędzie zablokowana rzekomo czemu. Jaki powód tego był? Szacunek do zmarłego, tak? I już wykasowali. Wycofaliśmy nagranie z obiegu szacunku dla ofiar. Tutaj pisze, nie? Wycofaliśmy. Taką informację podali. No, czy z szacunku? Może po to, żeby to nagranie po prostu nie było już w obiegu. Bo z tym szacunkiem to wiecie. Ale lecimy dalej. To był Thomas Matthew Crox. Thomas Matthew Crox, tak się to pisze. No i wiadomo, tak to brzmi, ale zobaczcie, wystarczy dać tutaj spację i tutaj spację. Tu 2O, bo to przez 2O się pisze, tak? Thomas Matthew Crox przez 2O, tak? Zobaczcie, jak tłumacz to w specyficzny sposób tłumaczy. Thomas Matthew Crox. A teraz robię tutaj spację i tutaj spację i co nam wychodzi? Mhm. Thomas Matthew Crox. Translator Google słynie z tego, że kiedy dzieją się takie rytualne sprawy, to translator Google przez jakiś tydzień tłumaczy to zawsze w dziwny, błędny sposób, ale tak wymowny, że nie wygląda to na przypadek. Było to już wielokrotnie w różnych sytuacjach. Lecimy dalej. Patrzcie. Thomas Matthew Crox, tak jak tutaj wyczytaliśmy, tą reklamę Black Rock nagrywało w Bethel Park High School. Bethel Park High School. Bethel Park High School to szkoła średnia, taka duża szkoła średnia w Pensylwanii, składająca się z 8 budynków. No i tam ta reklama, nagrywał tą reklamę Black Rock. Nie bez powodu, dlatego że wiecie, to jest bardzo duża szkoła średnia, która współpracuje i jest finansowana przez takie organizacje jak Black Rock na przykład. To jest wszystko jedna klika. I teraz zobaczcie. Wszystkie media chrześcijańskie i nie tylko trąbią o pewnym pastorze. Brandonie Biggsie. Brandon Biggs jest, tak się składa, pastorem i członkiem należącym do ruchu zielonoświątkowego, a dokładniej do kościoła Aris Church, i słynie ze swoich proroctw na YouTubie, internetowych proroctw. Ma tego naprawdę sporo, kanał prowadzi od dawna, ale teraz zrobiło się o nim głośno, bo 3 miesiące temu prorokował na temat tego, że Trump zostanie postrzelony w ucho. I tutaj macie, robił to dokładnie 3 miesiące temu na kanale Steve'ego Ciocialanti z Discover Ministries. Discover Ministries to też jest taki duży kanał, duży kościół zielonoświątkowy. Właśnie też należy do tak zwanych zborów bożych. Discover Church, widzicie, to jest mega kościół, tak zwany kościół zborów bożych w Wisconsin. I zbory boże to są właśnie tak zwane kościoły Assemblies of God, największe spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. Taki mega kościół, największy denominacji na świecie, nazywają się właśnie Zbory Boże i tam należy ten Discover Ministries, który Stevie Ciocialanti prowadzi, taki, o proszę bardzo, Tajlandczyk wesoły. Co ciekawe, jest ciekawy fakt, tutaj biografia pisana dawno, opisująca różne wydarzenia z poprzednich lat, i patrzcie, biografia tego Steve'ego Ciocialantiego, to jest ważne, żeby zrozumieć, jak to jest ze sobą powiązane.
Steve Cicciolanti był silnym zwolennikiem Donalda Trumpa, wolności słowa i praw religijnych. W liście otwartym do prezydenta USA zaproponował kompleksowy plan rozbicia monopolu gigantów technologicznych, dania użytkownikowi kontroli nad ich danymi i stworzenia cyfrowej karty praw człowieka. Czyli był silnym zwolennikiem Donalda Trumpa już dawno. I prowadzi kościół, który należy do największego ruchu zielonoświątkowego. To zapamiętajcie. I teraz u niego na kanale, zobaczcie, też wymownie pokazane w tle, jaką duchowość reprezentuje, odwrócone pentagramy, tak? Niby gwiazdki, ewidentnie odwrócone pentagramy. No przecież chyba długo nie trzeba szukać. Inverted Jak wygląda inverted pentagram? Wygląda tak. A co ma Steve Cicciolanti w tle? To są takie, wiecie, szczegóły, no ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówię. I u niego na kanale właśnie 4 miesiące temu, bodajże w marcu, czekajcie, muszę te reklamy tu, niech se miną, bodajże w marcu u niego na kanale 14 marca, w moje urodziny, widzisz, wystąpił właśnie nasz prorok, czyli ten Brandon Biggs, o którym teraz tak głośno. I dał ciekawe proroctwo. Zobaczcie, tutaj nasi prorocy. Nie wiem, no dla mnie to, wiecie, spójrzcie, to są prorocy. Tu właściciel kościoła Steve Cicciolanti. Tego mega kościoła zielonoświątkowego. Tutaj patrzcie na tą w ogóle. I tu nasz prorok. Taki dorożała. Tylko z innego kraju. Zawsze łysi muszą być. I ten. No ale i te koszule rozpoznawcze. Znaki właśnie tego ruchu zielonoświątkowego. Największej zarazy chrześcijaństwa dla mnie to kościoły właśnie zielonoświątkowe. I oni, zobaczcie, tutaj podczas tego programu on wygłaszał proroctwo na temat właśnie tego, że Trump zostanie postrzelony w ucho i kula go zrani w ucho i tak dalej. I teraz 4 miesiące później, to znaczy no teraz, okazało się, że tak się stało, tak? I ten nagle ten Brandon Biggs, wszystkie media o nim trąbią i tak dalej, że prorok. Ale wiecie, co on jeszcze dodał? Dodał coś istotnego w sprawie, że Trump po tym się nawróci i zostanie namaszczony przez Boga. I teraz, czy jego proroctwo pochodziło od Boga? Zobaczcie pewne powiązania. Ten Brandon Biggs należy do Arise Church, a Arise Church jest takim dużym kościołem. Zielonoświątkowym też, ten sam klimat, tak, widzicie, takie te uniesienia emocjonalne i tak dalej. I widzicie, że reprezentują jeden ruch, czyli podczas tego wywiadu ten tu Steve Cicciolanti z pentagramami w tle, właściciel tego kościoła Discover, potężnego kościoła zielonoświątkowego, który w swojej biografii nie ukrywał tego już wiele lat temu wstawionej biografii na oficjalnej stronie kościoła, że jest zafascynowany silnym zwolennikiem Donalda Trumpa. I oni spotykają się, ten właściciel tego mega kościoła i ten Brandon Biggs, silny zwolennik Donalda Trumpa, i on daje tutaj, Brandon Biggs daje u niego proroctwo na temat tego, że Donald Trump będzie miał poszczelone ucho i ledwo ujdzie z życiem i nawróci się, i to będzie ręka Boga w tym wszystkim, nie? I teraz właśnie, czy to proroctwo od Boga, czy nie, bo teraz wielu chrześcijan uzna go za wiarygodnego po tym wszystkim, a naprawdę daje właśnie teraz takie daleko idące wnioski, że Trump zostanie sługą Boga. A co jeśli jego proroctwo pochodzi z drugiej strony? Bo zobaczcie, że na przykład kościół Bethel Church,
Co ciekawe, kościół Bethel Church, tak samo jak nazywała się szkoła, do której uczęszczał nasz Thomas Matthew Crooks, tak? Do Bethel Park High School, czyli do jednej z największych szkół, z którą współpracuje firma BlackRock, w której reklamie występował. I dziwnym trafem tak samo nazywa się niezależny mega kościół charyzmatyczny Zborów Bożych. Zgromadzenie Zborów Bożych, czyli to samo zgromadzenie tego zafascynowanego ciocia Lantiego, nazywa się Bethel i jest to największy taki kościół. Bethel Church, Zbory Boże. Tu gościu zafascynowany, prowadzący swój kościół, Discover Church, który czym jest? Zborów Bożych, czyli zielonoświątkowy. I to są potężne organizacje, nie jakieś nieznaczące. Zobaczcie, ile one ludzi zbierają. Mają masę tych odnóg swoich i był silnym zwolennikiem Donalda Trumpa, więc to wszystko wygląda trochę, jakby ci tu prorocy nasi byli wtajemniczeni być może w to i to proroctwo też zostało ukartowane jako teraz część uwiarygodnienia przemiany Donalda Trumpa, o której się mówi, bo teraz jest masa informacji, nagłówków, że Trump doznał wewnętrznej przemiany po tym i teraz nie chce zwalczyć z nikim, tylko chce zjednoczyć ludzi, tak? Są nagłówki tutaj, że Trump właśnie chce zjednoczyć ludzi po tym wszystkim, że doznał wewnętrznej przemiany po tym wszystkim, a ten prorok uwiarygadnia go. I dziwnym trafem i zamachowiec Matthew Crooks chodził do szkoły Bethel Park, szkoły Bethel, nazywającej się potężnej szkoły, w której była nagrywana reklama BlackRock, w której występował, tak? I dziwnym trafem prorok, który Brandon Biggs ma powiązania i należy do Arise Church, który jest w Zborach Bożych, tak samo jak największy kościół, mega kościół charyzmatyczny należący do Zborów Bożych. Tak jak Arise Church, do którego Brandon Biggs, prorok, tak, należy, Zbory Boże. I wszystko to Bethel, tak, i właśnie Matthew Crooks chodził do Bethel szkoły, a prorok, który teraz uwiarygodnia, czyli ten rzekomy zamachowiec, tak, chodził do Bethel Park, a prorok, który teraz trąbią o nim wszystkie media, też należał do odłamu, którego największy kościół, Zbory Boże reprezentujący, nazywa się Bethel Church. I wydał to proroctwa u gościa, który był silnie zafascynowany Donaldem Trumpem, który też należy do, prowadzi kościół Discover, też potężny kościół Discover Ministries, a ten Discover też oczywiście ta sama organizacja, czyli Zbory Boże. Wszyscy jedna klika, czyli te zielonoświątkowe, potężne mega kościoły, i wygląda to tak, jakby oni po prostu byli w to wtajemniczeni albo prowadzeni przez te same złe duchy, które realizują plan. Jest pewien łącznik, tak? Bethel. Bethel szkoła, zamachowiec, Bethel Church, prorok, który uwiarygadnia przemianę Trumpa teraz. I zobaczcie, czym to się kończy, jak oni teraz krzyczą jedność, jedność, tak? Tylko wszystko to wygląda na już dawno
ukartowany plan. Thomas Matthew Crooks. Thomas Matthew Crook. Co więcej, sam Trump był też powiązany z organizacją BlackRock. Widzicie, jak to się wiąże, że to jest jedna ekipa. BlackRock staje się kluczowym graczem w reakcji kryzysowej Trumpa i Fed. Gdy prezydent Trump zmagał się w zeszłym miesiącu z epidemią, na konferencji prasowej chwalił się, że w celu uzyskania porody wykorzystał tajną broń Larry'ego Finka. A Larry Fink to dyrektor naczelny BlackRock Inc., który podzielił się z Trumpem informacjami. Więc widzicie? Trump mówi, super, biorę super tajną broń, gościa z BlackRock, nie? Czyli oni to wszyscy jednak klika. I BlackRock nagrywa reklamę w szkole Bethel, gdzie jest ten ziomek, który strzelał, Thomas Matthew Crooks. Ciociolanti oczywiście jest nakładaczem rąk też. Cały ten ruch właśnie zwiedziony, bełkotujący na językach, ten przebudzeniowy, do którego należy też również Brandon Biggs, prorok. Cała ta ekipa zielonoświątkowa zdaje się wspierać fałszywego zbawiciela, czy tam kogoś, kto przynajmniej jest promowany na tego, kto stoi po naszej stronie, czy po stronie Boga. I teraz już cała Ameryka krzyczy na ostatnim wieńcu USA, USA, USA. Już nie Trump, tylko widzicie, on jednoczy, tak, Amerykę. Taki jest cel. Zjednoczyć pod takimi fałszywymi bohaterami jak Trump, po takich inscenizacjach, które ich uwiarygodniają, przez takich proroków fałszywych, którzy ich też uwiarygodniają, jak Brandon Biggs. Tak to wygląda.